Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i zapraszam na już szósty superaśny, Blue Jane'aśny odcinek z Ekstra Gierasy, która nazywa się Prison Escape, ale fajnie, ale fajnie. No to rozpoczynamy naszą przygodę. Po ucieczce na wyspę Stickman ukradł klejnot aborygeńskiemu plemieniu. Zatem został ponownie uwięziony. O nie, o nie! Uwięziony w klatce! Ratunku, ratunku, bo nie będzie poczęstunku, chyba że naszym bohaterem. O, on tam robił za obiad. 10 dni zostało. Czy zdążymy wypić kakao? O tak, gramy, gramy. Ptaki nas zabrały i gdzieś sobie poleciały. Haha, jak ja się stąd wydostanę? Ej, klatka! Zamknięta, pomóżcie mi! Dobra, wybieramy w takim razie coś innego, mój drogi kolego. O, zielony płyn! Wow! Rewelacja! To dopiero będzie kolacja! O! Zmieniła nam się facjata! O, cześć koledzy! O nie! Nasz przyjaciel wąż został dobity! O, a nasz bohater odkryty? Chyba jeszcze nie. Oj, chyba się nie boją ducha. O, taka tutaj zawierucha. No dobra, to wybieramy. Tak, przebrał się za panią. O, tubylcy zakochani! O, patrzcie, jak się biją o naszego bohatera, rewelacja! O, najwyraźniej nasz bohater ma smaka, nie na maka, na jabłuszko smakowite. Tak, moi drodzy, świetnie. O, tylko że co? Nie będzie marmolady z tych jabłek, skoro takie obite? Okej, ale zimnica! Oj, przydałaby się ciepła jajecznica. Cześć, misiek! O, czy ja mogę też się ogrzać przy tym ognisku? Wow! Co tu się dzieje? O, nasz bohater zamienił się w wilkołaka! Tak, bo miał na jajecznicę smaka. Dobra, kochani, co to jest? Jakiś płynny miód? O, mój drogi miśku, najesz się w brud. O nie, jakiś zatruty! Ej, nie chciałeś się ogrzać? Poszedł sobie, a to ciekawe. Dobra, mamy poranek piękny, nasz bohater w niebo wzięty. O, mógłbyś po prostu obejść tę gałąź. O, po co od razu młot pneumatyczny? O, podróż do wnętrza ziemi się szykuje. Tak nasz bohater sytuację ratuje? Chyba nie tak miało być. No to może wybieramy tego pięknego ptaka. O, patrzcie. Zespawa. Nie, gałąź. Gałąź się rozwaliła. Taka zagadka to była. O, ale przynajmniej nie spadła mi na głowę. Dobra, mamy kobrę. O. No i co teraz? Patrzcie tylko, zatańczy jak jej zagramy. O nie, towarzystwo mamy! Ratunku! Ojej, jak posykują złowrogo! Moja droga stonogo. No dobra. Udajemy martwego? No to wygląda, kolego. Czy to nam pomoże? Ho, 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 jaki sprytny nasz bohater, nie sądzicie? Bo ja tak. Sukces i minął cały stres. Dobra, przed tymi kobrami. Zobaczcie sami. Mamy już wieczór i znowu tubylca nie chce mnie przepuścić. To co mam zrobić? Ponownie przebieram się za piękną kobietę. Orety, orety. Tu są kobiety? Chyba nie. Wyszło na jaw, że jestem oszustem. O, no to co? Może bójka naszego wujka, ale ja nie mam dzitki. I co teraz? Nie trzeba się tym przejmować. Tylko, tubylce skołować. Tak. I mamy maskę. Rewelacja, rewelacja. Czy teraz będzie kolacja? Mamy już ognisko. takie właśnie palenisko. Idź tam, idź, kolego. Czy nas posłucha? Czy będzie jakaś zawierucha? O, przyszła starszyzna. Kurcze pieczone. Patrzcie, chyba nas wyrzucili. Tacy niemili byli. Niestety, niestety, to nie są kabarety, kamor. Ej, zaraz. Jak to się porozumiewamy? I poszedł do swej mamy. O, ale my tutaj rozrabiamy. I co teraz? Patrzcie, jakiego ma buldoga. O kurcze pieczone. Ale mam coś dla ciebie. Piesku mój drogi. I niech nie bolą cię nogi, tak. Goń, goń, goń za panią pieskową. Haha, super. Tylko rób to z głową. Świetnie. Kochani, zobaczcie sami. O nie! Pan tubylec z dzidą mnie goni. O, a nasz bohater biega, jakby miał w ciele 100 koni. O, patrzcie tylko, mamy świniaka, to rzecz nie byle jaka. No i koniec tego rodeo, mój Romeo. O, kurcze pieczone. Sprawy jeszcze nie są załatwione. To może wybierzemy tę lotkę? I chlas w ciotkę. O nie! Tak jest! I nie ma już łez! Rewelacja, rewelacja! Mam nadzieję, że nie wstanie, przynajmniej póki nie ucieknę. Ojej! Patrzcie! Taki trochę prowizoryczny most! O! Wstał gość! O niestety! Niestety, niestety, ale sobie zrobimy ognisko, ognisko i... Cieszymy się, bo to już wszystko. Niestety, niestety! Tamten miał łuk! O, i to się źle dla nas skończyło. Patrzcie, zahipnotyzuje pana tubylce. Zakręciło mu się w głowie. Rewelacja, to było rozwiązanie zagadki. Tylko spójrzcie, poszedł uciąć sobie drzemkę, a my zabieramy nogi za pas. I już nie ma nas. O, szybko doszedł do siebie. Jaki on odporny na te nasze wszystkie przeszkadzajki. O! I co? Uciekamy? Sukces! Rewelacja, moi drodzy! Zaliczone, zaliczone! Wszystko pięknie załatwione. Ale coś mi się wydaje, że nie da pan tubylec za wygraną. Schowamy się w tym sianie? Kto wie, może jakoś uda się. No to wskakuj, mój drogi, do tego siana. Tak sobie myślę. Proszę bardzo. Tralala! Już mnie nie ma. O! Rozgląda się. No nie ma mnie, nie ma, możesz sobie już iść. O, ej, zaraz. Nie, ratunku! Spali się bohater żywcem! Nie tak miało być, ja tutaj miałem się tylko ukryć. Kurcze pieczone, to nie był dobry pomysł, dobra. Weźmy może tę motykę. Tyle tu roboty. Czy czekają nas kłopoty? Chyba nie. Rozgląda się pan tubylec. Poszedł sobie dalej. Doskonale, doskonale! Juhu! Nareszcie się go pozbyłam! I sprawę w końcu załatwiłam. O, dzień dobry. Czy to jest jakiś wódz plemienia? Co tu mamy do zrobienia? Poszukiwany. Jestem poszukiwany! Ratunku, ratunku! Tak sobie myślę. Pomaluję się i już nie rozpoznasz mnie. O nie! Zaraz, jeszcze piorunem dostał w główkę? Tą swoją makówkę. O nie, proszę bardzo. Tak, jesteś zakochany? Pewnie. Ale chyba teraz już nie przejdę na drugą stronę, bo będzie nas zagadywał ten wódz. O nie, nie damy się. No to inne rozwiązanie. Dobra. Patrzcie tylko, trochę go zmieniłam. No i sprawę załatwiłam. Tak, pogaduchy, pogaduchy, do poduchy, do poduchy. Cześć! I siedzę sobie właśnie w namiocie. O, zaraz będzie po robocie? Chyba tamten się na nas czai. No niestety, niestety, ale mamy procę. Klas! O, i zaraz nie będzie już nas. Ale się cieszy bohater, taniec radości. O, wytrzymali ci tubylcy, już wstał. O nie, i nas, ale nas jeszcze nie pokonał. No to co? Co to takiego, mój drogi kolego? Wspinamy się do góry, aż zobaczymy chmury. Nie ma nas, mój drogi, jestem ukryty. Pomysł to był znakomity. Haha, i co teraz? Pora zejść chyba. Wow, udało się, jejeje, udało nam się i 5 dzionków zostało. Wypijemy se w końcu kakao. Moi drodzy, a ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do następnych przygód naszego uciekającego z więzienia patyczaka, bo to rzecz nie byle jaka. Żegna się z wami Blue Jane, cześć kochani i do usłyszenia.